Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Studio Telewizji Trwam. Witamy gorąco serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam. Witamy zgromadzonych w studiu gości. Temat naszego dzisiejszego spotkania: realizm polityki Romana Dmowskiego, przypadająca 2 stycznia 72. rocznica jego śmierci. Zmarł 2 stycznia 1939 roku. Zobowiązuje nas i zachęca, abyśmy przyglądnęli się i wspólnie z naszymi gośćmi, jak również z Państwem, zastanowili się nad polityką Romana Dmowskiego, jakie znaczenie jego działań miały, jakie znaczenie tych działań przyniosło dobry, owocny skutek w czasach, w których żył, i jak to, co mówił o patriotyzmie, o polskiej racji stanu, jak widział politykę i w tym wydaniu, jak ją oceniamy, realizmu, możemy wcielić na dzień dzisiejszy. Nasi goście to doktor habilitowany Mieczysław Ryba, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. To takie ostatnie dni, jak to przed programem mówiliśmy. Miejmy nadzieję, że nie tak do końca. Myślę, że nadzieje jakie są na dalsze bycie w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jest również z nami pan redaktor Radosław Brzuska, redaktor naczelny kwartalnika Cywilizacja, a następnie zeszytów społecznych KIK, teolog, filozof, publicysta. Najważniejsze wydarzenia z życia Romana Dmowskiego, żebyśmy mogli naszym widzom i słuchaczom przybliżyć jego sylwetkę, jego postać. No to po prostu pewne takie decyzje, czy też dzieła, które zostawił po sobie, bo wydaje się, że to jest rzecz kluczowa, jeśli brać pod uwagę, powiedzmy, jego dokonania. To jest potężny obóz polityczny, ale nie tylko obóz polityczny, ale ruch społeczny, który zostawił po sobie. Bo tak naprawdę dokonania Romana Dmowskiego nie zaczęły się z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale pamiętajmy, że jest to jeden z głównych, jeśli nie główny, twórca tejże niepodległości. A tworząc tę niepodległość, nie dokonywał tego tylko w czasie I wojny światowej, jakby chcieli niektórzy, ale to jest potężne, długofalowe działanie lat, powiedzmy, końca XIX wieku i początku XX. Bo pamiętajmy, że w naszej takiej świadomości, takiej perspektywie myślenia o tej właśnie czasach walki o niepodległość, raczej się sprowadza to myślenie do tego wymiaru romantycznego, że były powstania, skutkiem tych powstań były jakieś tam nieszczęścia, ale później znowu były powstania, jakieś walki, no i ni stąd, ni zowąd Polska powstała. Inny nurt taki, który opisuje pewne dokonania tak zwanego nurtu konserwatywnego, że coś się dawało załatwiać na dworach tych państw zaborczych, na przykład u Franciszka Józefa, czy u innych monarchów. Natomiast tu stworzono zupełnie nową metodę walki i pracy politycznej, którą zwie się tak zwaną metodą obrony czynnej. To w Lidze Polskiej, a później w Lidze Narodowej. Obrona czynna. Na czym ona polegała? Że walczy się o niepodległość nie tylko w momencie, kiedy jest jakieś powstanie lub nawet kiedy jest jakaś gra polityczna, ale to jest rozbudowane na niebotyczną skalę ruch, który walczy na każdym poziomie, a więc na poziomie unarodowienia chłopu. Przecież chłopi praktycznie do czasu powstania styczniowego w masie swojej nie byli narodem polskim, świadomym swojej tożsamości narodowej. Trzeba było o to zawalczyć, trzeba było ich upodmiotowić i w sensie ekonomicznym, i w sensie edukacyjnym, i w sensie kulturowym szeroko rozumianym. A więc stworzyć z nich naród, i to naród polityczny. Stąd potężna gałąź zaangażowania chociażby w Narodowym Związku Chłopskim, czy później Narodowej Partii Robotniczej, a więc troska o unarodowienie chłopów, Narodowy Związek Robotniczy, o związanie z narodem robotników. I oczywiście też Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, a więc szeroki ruch, czy partia polityczna, jest Liga Narodowa Tajna, ale nawet księży angażowało się dla pracy patriotycznej, bo mieliśmy chociażby Kolegium Sekretum, takie tajne dla księży stowarzyszenie, czy Z i PET, a więc pewne organizacje dla młodzieżowe ściśle. Jak najszerzej. Bo tutaj się pojawi taki element z Dmowskim, zawsze jest to hasło, że to on reprezentował ruch wszechpolski. I co to znaczy wszechpolski? I to są dwa znaczenia tego słowa. Pierwsze to jest, że trójzaborowy,
A więc tak jak konserwatyści byli podzieleni na konserwatystów królewiackich, związanych bardziej z carem, galicyjskich z cesarzem Franciszkiem Józefem, czy z zaboru pruskiego bardziej z Berlinem, tak tu mieliśmy wszechpolski, bo trójzaborowy i wszechpolski, bo wszechstanowy. Były partie takie już konfliktujące, typu powiedzmy te rewolucyjne, społeczeństwo na zasadzie klasowej pewnej walki, a tu jednoczymy w pewnym nurcie wspólnego działania. I ten potężny wysiłek spięty był też na niwie ściśle politycznej. I tu oprócz tej potężnej działalności organizacyjnej, to jest wielki ruch, to nie jest jedna osoba. Nie mówi się o ruchu narodowym, że to są dmowszczycy. Nie ma czegoś takiego. Mówi się Dmowski jako lider, ale to jest ruch narodowy. Tak jak piłsudczycy bardziej są związani z jedną osobą, tak tu nie. To jest lider, który animuje pewien szeroki ruch i spina to i kilku jego towarzyszy myślicieli, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki i inni, jak dostać się do niepodległości na poziomie politycznym. Naród wzmocniony, naród zorganizowany idzie ku niepodległości. I potężnie, realna, niebotycznie rozbudowana też analiza sytuacji międzynarodowej. Dmowski to jest wielki dyplomata, to jest ktoś, kto jak nikt do tej pory w Polsce nie rozeznał pewnych tutaj relacji, jakie zachodzą. I jemu się przypisuje po prostu coś, co do dzisiaj mało kto wie, ale co zwiemy myślą zachodnią. Tak naprawdę polska myśl była zorientowana na wschód przez wieki całe, ze względu na czasy jagiellońskie, nawet powstanie. I nagle on robi coś w rodzaju w polityce przewrotu kopernikańskiego, mówi. Nie najważniejsze nawet te wschodnie ziemie są, o wiele bardziej zachodnie. I gdybyśmy dzisiaj się zapytali, dlaczego my mamy granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, ktoś powie, bo Stalin nam dał. A pytanie dalsze, a dlaczego to Stalin zdecydował się na taki gest w stosunku do Polski? Ano dlatego, że po pierwsze już na początku XX wieku mówiło się o granicy na Odrze w myśli narodowej, kiedy jeszcze o Polsce nie było słychać. A po drugie, w 1940 roku już obóz narodowy, ten niosący pewną myśl Dmowskiego zdefiniował, trzeba oprzeć właśnie na Odrze i Nysie nasze granice. Więc kiedy traciliśmy wschodnie w 1945 roku, komuniści chcąc uwiarygodnić się w Polsce, wzięli tą myśl narodową za swoją i mówią, no to dajmy Polakom, czy Stalin mówi, te ziemie zachodnie, bo to wszystko gdzieś tkwiło w społeczeństwie, w tej polskiej myśli, żeby jakoś zdobyć sympatię, czyli jak gdyby ukradli tę myśl narodową. Ale to nie o to chodzi. Musieli ją zrealizować w celach takich właśnie tej gry swojej, ale pomysł na to, pewna konsekwentne dążenie było po linii myśli narodowej. Mało kto o tym wie. Proszę zauważyć, kiedy na 11 listopada w Warszawie zebrało się taka liczne grono młodzieży idące w takim pochodzie, tak zwanym Marszu Niepodległości, całe środowisko liberalne na czele z Gazetą Wyborczą stanęło okoniem. Organizowano te marsze, kontrmarsze anarchistów różnych tam, prawda, ludzi burzących ten marsz, skandalicznie się zachowujących, popierano to, że... No, bo faszyści idą. Ale jacy faszyści? Z biało-czerwonymi flagami? Żadnych nie było jakichś haseł. Z tego, co nawet media donosiły anty, powiedzmy, czy generujących nienawiść, to dlaczego? Ano, odpowiedź jest prosta. Bo ten marsz nie był pod jakikolwiek inny pomnik. Ten marsz szedł na plac na Rozżoszu, ten marsz szedł pod pomnik Dmowskiego. Młodzież gromadząca się wokół tej postaci jest niedopuszczalna. A dlaczego? A dlatego, że w tej perspektywie współczesnej myśli to jest potężne zagrożenie. Powrócić nie do całych konkretnych rozwiązań, bo są inne okoliczności, ale do sposobu myślenia, sposobu politykowania Romana Dmowskiego, to jest jakie zagrożenie? A nuż Polacy zaczną dbać o swój interes. A nuż zaczną patrzeć na politykę, nie na sposób emocjonalny, od wybuchu do wybuchu, nie na sposób taki koniunkturalny, jak w XVIII wieku, a jedni do Berlina, a jedni inni do Petersburga, a jeszcze inni do Wiednia, a zobaczyć, prawda, kto tam nam więcej zapłaci. Niestety, my zapominamy o tym, wyszła taka książeczka niedawno przez wydawnictwo Arkana Władysława Konopczyńskiego, Pierwszy rozbiór Polski. Bardzo ciekawa lektura. To jest pierwsze wydanie, bo komuniści nie wydali tego, zablokowali wydanie tej książki. Kiedy jest pokazane, jaką mamy też tradycję, no niestety sprzedawania się obcym dworom. I nagle pojawia się ktoś, kto jest takim, byśmy powiedzieli, no robi przewrót kopernikański w tym myśleniu. Zaczynamy myśleć o polityce polskiej realnej. Nie od powstania tylko do powstania. Między powstaniami też trzeba coś robić. Nie tylko patrzeć, że jeden jest wróg. Trzeba zobaczyć, kto jest największym, najpotężniejszym, kto dzierży największe ziemie polskie. Powrót do tego myślenia w perspektywie tych liberałów
jeśli to jeszcze młodzież ogromadzała się wokół takiej idei, no to jest potężne zagrożenie. No to zaczęły się te wszystkie walki na ulicach. To jest dokładny symbol tego, w jakim miejscu jesteśmy. To wykastrować, czy też odciąć tak potężne dziedzictwo w polskim myśleniu politycznym, to jest pozbawić Polaków czegoś, co byśmy powiedzieli, jest drugim tym płucem, oprócz tego romantycznego, takiego typowego, co jest gdzieś w naszej tradycji i tego nikt nie zaneguje, że nie jesteśmy emocjonalni, że trzeba by było to pielęgnować. Trzeba, ale odciąć ten element taki radykalnie racjonalny, potężny dorobek, potężny ruch polityczny, potężne sukcesy, to jest efekt jednak manipulacji, która się dokonuje i w polskiej historiografii, i w polskiej edukacji, a już w medialnej przestrzeni to już całkowicie. I myślę też, że dochodzi też do uwłaczania prawdziwym ideom romantyzmu, które też nie były nacechowane naiwnością i oddawaniem swego życia po prostu za bezcen. To też była idea przemyślana, związana z naszą tradycją i ci, którzy jako romantycy i miłośnicy romantyzmu nas słuchają, mogliby pomyśleć, że mamy coś przeciwko romantyzmowi, a z drugiej strony doskonale wiemy, że idea romantyzmu to nie taka, powiedzielibyśmy, emocjonalność wzruszenia na chwilę, ale to też przemyślany system filozoficzny i też system relacji między ludźmi i też relacji między narodami. Romantyzm to przede wszystkim też taka potężne, szerokie spojrzenie na Europę, to jest to wolnościowe myślenie. W tradycji polskiej praktycznie polskość się zdefiniuje w sensie takich korzeni, to jest to przywiązanie do religii zachodu, chrześcijańskiej i wolność, prawda? I to wolnościowe umiłowanie powiedzmy i działań politycznych, ale i szeroko rozumianej kultury jest głęboko w romantyzmie. Natomiast oczywiście też pojawiały się takie emocjonalne elementy, na gruncie polityki nie do końca to wszystko było spięte w sensie, powiedzmy, skuteczności działań. I tutaj myślę, że walkę o niepodległość bardzo często sprowadzamy w naszych rozmowach czy w debacie do tych zrywów takich o podłożu źle rozumianego romantyzmu i wtedy uwłaczając romantyzmowi i jak również tej obronie czynnej, która była obecna. W czasie wypowiedzi pana profesora usłyszeliśmy, że Roman Dmowski był dyplomatą i budował podwaliny polskiej dyplomacji. Przecież, jak to czytamy w jego biografiach, był przyrodnikiem z wykształcenia, z zamiłowania, był człowiekiem humanizmu, czyli takim człowiekiem, który ma umysł humanistyczny. Kiedy sam Roman Dmowski rozpoczyna taką działalność dyplomatyczną? Czy tutaj to 1904 rok na przykład, gdy wyrusza do Japonii, czy już wcześniej jego te zadania dyplomatyczne przynosiły owoce? I też z tym rodzi się moje kolejne pytanie, a mianowicie jaki wpływ na myśl Romana Dmowskiego, na jego działania podejmowane miały jego liczne podróże, bo wiemy, że z każdej podróży wracał, przychodził z czymś nowym, co wcielał w życie i w swoje publikacje, bo był człowiekiem szeroko piszącym, szeroko wydającym myśl, nie tylko własną, ale jakbyśmy powiedzieli, tę myśl swojego obozu narodowego. Nie wiem, czy pan redaktor, czy... Tak, tu pan profesor niewątpliwie jako historyk kompetentniej by nakreślił to tło, ale trzeba powiedzieć, że to jest jakby to, o czym ojciec mówi. To czytanie rzeczywistości również innych narodów, jest tym rysem realizmu, który jakby u podstaw, u poznania, u jego bogacenia się, tak jak ojciec wspomniał, przygotowanie uniwersyteckie o charakterze przyrodniczym, ale ci, którzy go znali, akcentują, że miał umysł humanisty, człowieka wszechstronnie otwartego, ciekawiącego się przede wszystkim rzeczywistością człowieka, ludzkiej kultury,
ludzkich społeczności i tego, jak te relacje powinny się układać. I tutaj jakby, jeśli ojciec pozwoli, właśnie na tym realizmie bym się chwilkę zatrzymał. Otóż jest to trudne słowo, filozofia pewnie najprecyzyjniej by nam je wyjaśniła, ale na pewno nie mamy w tej chwili jakby czasu, aby jakiś szeroki wywód filozoficzny przeprowadzić. Może odwołajmy się do prostego obrazu, obrazu niedawno minionych, trwających ciągle jeszcze w tekstach liturgicznych, w naszych modlitwach świąt Bożego Narodzenia. Obrazu dzieciątka, obrazu rodziny, obrazu rodziny w trudnej sytuacji życiowej, która jest jakąś konkretną, wymierną, rzeczywistą sytuacją. I w tej tajemnicy Bożego Narodzenia Chrystus ujawnia nam co przede wszystkim? Ukazuje nam tajemnicę Boga, który staje się człowiekiem, tajemnicę naszego powołania do Królestwa Bożego, do życia wiecznego, ale właśnie na tej kanwie nasza chrześcijańska cywilizacja odkryła, kim jest osoba. Kim człowiek jest, że jest osobą, że jest powołany do poznania, do miłości, do wolności, do tego, by być podmiotem, a nie przedmiotem prawa, do tego, by być całością ważniejszą niż jakaś społeczność, do tego wreszcie, żeby być kimś, kto zawsze ma w oczach społeczności godność, a więc z racji na swoje dziecięctwo Boże jest kimś szczególnym, kogo nie wolno poświęcić dla jakiejś sprawy. I teraz powstaje pytanie, wracając do Romana Dmowskiego, powstaje pytanie o to, czy on był rzeczywiście w tym sensie realistą, czy sposób postrzegania człowieka u niego był właśnie ten personalistyczny, charakterystyczny dla tradycji chrześcijańskiej, czy też raczej, jak sugerują niektórzy, postrzegał człowieka, jego relacje społeczne na sposób zwierzęcej walki o byt, choćby z racji swojego biologicznego wykształcenia. I panującego wówczas rozwijającego się darwinizmu. Darwinizmu i całego szerszego nurtu pozytywizmu. I oczywiście byłoby głęboką nieprawdą twierdzić, że Dmowski nie był zanurzony w tym pozytywizmie, że jego obóz cały nie był pod urokiem pewnych tendencji, które szły wraz z pozytywizmem, ale wiemy też o tym doskonale, choćby śledząc polską literaturę, że ten pozytywizm w Polsce bardzo szybko został wcielony jakby w kontekst naszych zmagań o powrót do niepodległości, że stał się narzędziem przedsięwzięć działających w kierunku dobra człowieka, dobra osoby. I teraz mówię, powracając do pytania o realizm Dmowskiego, jego przeciwnicy, jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę internetową, to jeden z pierwszych z linków, jaki wyskoczy, to Roman Dmowski, hitlerowiec, prawda? Pan profesor wspominał tutaj o tym gwałcie, jaki dokonywał się podczas marszu, który wędrował w kierunku pomnika Romana Dmowskiego. Więc jest bardzo duże, jakby wielka tendencja do tego, żeby zakłamać. Wypomina się Dmowskiemu, jego obozowi, iż głosił ideę egoizmu narodowego. Wreszcie zarzuca mu się, że religię traktował instrumentalnie, że był to dla niego przedmiot gry politycznej. I oczywiście jest to głęboka nieprawda. O ile samo hasło egoizmu narodowego rzeczywiście w pewnym momencie jako zachęta o troskę o własne narodowe interesy się pojawiło i może było przeakcentowane, co przyznał sam Dmowski w książce Kościół, Naród, Państwo, to zdecydowanie w okresie Polski Niepodległej Dmowski bardzo wyraźnie deklarował zupełnie inny stosunek do kwestii religijnych i inny stosunek też do kwestii dotyczących relacji międzynarodowych. Mówił, potrzeba szerszego i uczciwszego współdziałania narodów, a przede wszystkim pokazywał rolę Kościoła właśnie w tej broszurze, której na tytuł zacytowałem, pokazywał bardzo głęboko, bardzo prawdziwie, jak wyglądają relacje między religią Chrystusową a wspólnotą, społecznością o charakterze świeckim. I żeby to zilustrować, żeby w ogóle tę kwestię dogłębnie zbadać,
Dokonałem takiej analizy ostatniego niewielkiego dziełka Romana Dmowskiego zatytułowanego Duch Europy. Oczywiście znów nie będę streszczał jakby tych poszukiwań, one są dostępne w książeczce. Natomiast chcę przywołać jeden cytat właśnie z tej publikacji Dmowskiego, który pokazuje jego rzeczywisty stosunek do chrześcijaństwa. Pokazuje to, że Dmowski cenił chrześcijańską kulturę Europy i ceniąc, zabiegając o nią, również jej przysłużył. Żeby zrozumieć jakby kontekst tego cytatu, proponowałbym na chwilkę przenieść się myślami do sytuacji, kiedy którą znamy z powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis, bo o tych czasach, może troszkę późniejszych czasach, Dmowski w swojej książce pisze. Są to czasy, jest to ten kontekst, kiedy młody Rzymianin, Winicjusz, zabiegając o względy pochodzącej z dalekiego kraju Ligii, przy tej właśnie okazji, na tej kanwie poznaje chrześcijaństwo, odkrywa, czym ono jest i dokonuje się w nim niezwykła przemiana. I o czymś podobnym pisze Roman Dmowski w swojej książce. Zacytuję ten tekst. Ubezwłasnowolnionemu duchowo przez sceptycyzm religia Chrystusowa dała wiarę, a z nią siłę. Wyzwolonego spod władzy moralnej społeczeństwa, spod jego nakazów, które tkwiły w duszy jego ojców, poddała przykazaniom boskim, które spełniał świadomie pod własną odpowiedzialnością w życiu przyszłym. Z bezmiernej pychy wydobywała go, wpajając weń pokorę chrześcijańską, z upodlenia, poniżenia, podnosiła go jako istotę stworzoną na podobieństwo Boże, przeznaczoną do życia wiecznego, obojętnego dla ludzi, zasklepionego w swym egoizmie, uczyła miłości bliźniego, czyniła zdolnym do aktów miłosierdzia i poświęcenia. Było to ocalenie duchowe człowieka, nie odrodzenie potęgi Rzymu. A więc Dmowski, mówiąc o pewnym kontekście politycznym, o upadającym Rzymie, jednak widzi tam zupełnie inną rzeczywistość. Rzeczywistość walki o to, kim jest człowiek. O to, iż dzięki chrześcijaństwu człowiek odkrywa sam siebie, swoje przeznaczenie do życia wiecznego. Więc czytając Dmowskiego widzimy wyraźnie, jak te zarzuty są absurdalne. I wiemy o tym, że ta droga, skomplikowana droga życiowa Romana Dmowskiego, jeśli chodzi o jego relacje do religii, skończyła się w ten sposób, iż przygotowany po chrześcijańsku na śmierć właśnie tego 2 stycznia 1939 roku w otoczeniu kapłanów jakby rozstał się z tym światem, co też jest pewnym świadectwem dla nas. Wspominając podróże Romana Dmowskiego, możemy też na podstawie tych podróży zobaczyć, jak kształtowała się jego myśl polityczna, ta myśl związana z narodem. Po spotykaniu z innymi narodami umiał odnieść to do sytuacji narodu polskiego, ale też dostrzegamy właśnie również jego fascynacje religijne, gdy podróżował przez Europę, a skończył na Ameryce Południowej. Wówczas nie dziwi nas fakt, że był zafascynowany protestantyzmem i anglikanizmem i tutaj hołdował temu, tej roli kościoła anglikańskiego, jaką spełniał w ustroju Anglii, gdy zwierzchnikiem kościoła jest monarcha, czyli ten, który przewodzi. Ale potem wiemy, że już w kościele katolickim widzi to, o czym przed momentem usłyszeliśmy w cytowanym fragmencie. Gdybyśmy wrócili właśnie do Romana Dmowskiego jako dyplomaty dobrze pojętego interesu polskiego na arenie międzynarodowej. No to jest zasada pewna, która się pojawia w jego polityce, mianowicie, która moim zdaniem powinna być aktualna do dnia dzisiejszego, bo tu się mówi o pewnym zasklepieniu, zamknięciu, podczas gdy to by był człowiek na przykład w czasie I wojny światowej, który rozmawiał z dyplomatami wszystkich krajów wojujących, a w szczególności krajów Antanty, jak ojciec mówił, w czasie rewolucji 1905 roku, czy wojny rosyjsko-japońskiej, był nawet w Japonii, żeby negocjować pewne rzeczy, tak daleko sprawy polskie. Jak można mówić, że człowiek zamknięty w ten sposób kontakty otwiera? To jest absurdalna rzecz. Natomiast jaka była zasada w politykowaniu? I wydaje mi się, że ona jest, bo w zasady praktycznie z niego można czerpać, no nie konkretne rozwiązania, bo się okoliczności zmieniają. Zasada tego typu, że jeśli bierzemy pod uwagę
miejsce, środowisko, gdzie się kształtuje politykę polską, to tam rzeczywiście był przeciwnikiem obcych wpływów. To znaczy, są pewne środowiska, elita polityczna i ona ma określać, co Polacy chcą, jakie cele sobie stawiają. I tam nie ma miejsca, twierdził, ani na obce ideologie, jakieś przeszczepy różnych izmów, socjalizmów, liberalizmów i tak dalej, bo one są obce nam w sensie kulturowym, czy komunizmów i jeśli z tego będziemy czerpać cele, to będzie autodestrukcja. I nie ma miejsca na obce wpływy agenturalne, pieniężne, jakieś inne, co się działo chociażby w wieku XVIII. Tam, gdzie się decyduje o polityce polskiej, nie ma obcych wpływów ani relacji. Ale jeśli bierzemy pod uwagę, a z kim Polacy mogą się zewnętrznie układać? Ano z każdym. Z każdym, jeśli jest nam po drodze w sensie wspólnego dobra, wspólnego interesu. Oczywiście, że zdefiniował, że główny przeciwnik to są Niemcy. A dlaczego? Z powodów realnych. Bo dostęp do morza. Kiedy Polska lekceważyła przez wieki całe, no niestety trzeba też widzieć te błędy polityki szlacheckiej, dostęp do morza. Gdańsk miał potężną autonomię, był uprzywilejowany i nie mieliśmy korzyści, które mogliśmy mieć z dostępu do morza. Natomiast tu jest potężne przywiązanie do tego myślenia. Mało kto wie, że Eugeniusz Kwiatkowski też ocierał się początkowo w swojej drodze życiowej o środowiska młodzieżowe, narodowe. I ta Gdynia, to myślenie, przekierunkowanie polskiego myślenia, Pomorze jest kluczowe, bo okno handlowe na świat. Śląsk jest kluczowy. Dlaczego? Albo nie będzie bez przemysłu prawdziwej niepodległości. To wszystko dzisiaj gdzieś zniknęło. I zniknęły też proste zasady. To nie chodzi o to, jeśli ktoś chce być zamknięty, bo się nie chce kontaktować z zewnętrznym światem, można go nazwać zamkniętym. Ale jeśli ktoś chce politykę tworzyć i wpuszczać obce wpływy decyzyjne tam, gdzie ta decyzja jest kształtowana, to wtedy już mamy do czynienia z jakimś lojalizmem, z jakąś często zdradą, bardzo niestety częstą w różnych epokach historycznych. Zasada była taka. A w sensie aktywności dyplomatycznej, to już mówię, ta japońska, ale też powiedzmy pewne publikacje, na przykład Niemcy, Rosja i kwestia Polska, no były czytane i przez Rosjan, i przez inne dwory, i przez innych polityków, gdzie się patrzy, co Polacy myślą. Nie na znaczeniu, co my im każemy myśleć, co oni myślą, bo są zorganizowanym narodem w szerokim ruchu politycznym, a ktoś, kto jest ich twórcą ich myśli, mówi, tak i tak będą układać te sprawy na arenie międzynarodowej, na skutek pewnej myśli, kiedy zaczyna to realizować. Oczywiście mówi się, że jest sojusznikiem Rosji. No nie tyle był sojusznikiem Rosji, co był w opcji antyniemieckiej, nie tyle prorosyjskiej, co antyniemieckiej. Dlaczego antyniemieckiej? Bo bez Pomorza, bez Śląska, bez Wielkopolski nie ma niepodległości, bo Polska nie może żyć życiem niepodległym. Zupełnie odwracając te proporcje. I proszę, jest takie pytanie, gdybyśmy sobie postawili pytanie, różne perypetie można z czasów I wojny światowej mówić. Gdzie był uznany przez aliantów quasi, no jeszcze nie wprost, rząd, który funkcjonował od połowy I wojny światowej? Myślimy, nie wiemy. Komitet Narodowy Polski w 1917 roku. A gdzie powstała najliczniejsza i najlepiej uzbrojona armia, która później walczyła w czasie wojny polsko-bolszewickiej? Myślimy, gdzieś nam się błąkają, to legiony, to różne. No nie, armia Halera, błękitna armia. Ktoś powie, ale ona nie walczyła i nie zginęła w czasie I wojny światowej. Powiem coś może takiego kuriozalnego. A od kiedy to armia jest po to, żeby walczyć? Ktoś powie, no po to, żeby zginąć. No nie jest po to, żeby zginąć. Jest po to, żeby odstraszać i użyć ją wtedy, kiedy jest potrzebna. Nie walczyła w interesie może, bo wojna się skończyła, państw Antanty, ale stanowiła trzon późniejszej armii niepodległej Polski. A więc to są... A jeszcze ostatnie pytanie. W sensie prawa międzynarodowego, pytanie, na które sam odpowiem, kto powołał do życia państwo polskie? Państwo polskie do życia powołał traktat wersalski, nawet Mołotow w 1939 roku mówi, to bękart traktatu wersalskiego zniknął. A traktat wersalski kto napisał? Kto stworzył? Konferencja w Paryżu. A tam nie było żadnego z państw przegranych w wojnie. Ani Niemiec, ani Austrii, ani Węgier, ani Turcji, ani innych. Były tylko państwa wygrane. A Polska była zaproszona na tą konferencję jako państwo zwycięskie. A dlaczego? Bo był Komitet Narodowy Polski, który wybrał taki alians i była armia Halera, która była po tamtej stronie. Więc te zyski potężne i Śląsk w części poważnej wrócił, i cała Wielkopolska, i dostęp do morza, to są rzeczy tak fundamentalne, które wypieramy konsekwentnie z naszej świadomości, nawet obchodząc 11 listopada. Ważne, że Józefa Piłsudskiego
pokazujemy. Jest to symbol niepodległości, był pierwszym naczelnikiem tymczasowym państwa i tak dalej. Ale okrajając, albo nawet celowo redukując tą refleksję na ten temat, to nie jest przypadek, w moim przekonaniu. To jest element konsekwentnej ideologii współczesnej, tej socjoliberalnej, która widzi zagrożenie, a nuż Polacy chcieliby z tego czerpać i do dzisiaj, a nuż zaczęliby tutaj myśl zachodnią odradzać, a może jeszcze coś więcej. Więc tutaj są niebotyczne osiągnięcia w tej perspektywie. Natomiast poprzez to, co pan redaktor też mówił, że się wyciąga pewne rzeczy, nie pokazując całości, nie pokazując kontekstu, starają się to zredukować do wymiaru jakichś prostych antysemityzmów lub jakichś, prawda, uprzedmiotowienia Kościoła. To jego słynne z Kościół Naród Państwo, pan redaktor do tego nawiązywał, że katolicyzm, znaczy nie ma polskości, mówiąc na skróty, bez katolicyzmu. Ktoś powie, to jest uprzedmiotawienie katolicyzmu. Ale Dmowski nie powiedział, że Kościół redukuje się do polskości. Odwrotnie, że polskość bez katolicyzmu w sensie kulturowym nie utrzyma się. On, który wyszedł z pozytywizmu i jak wielu tych pozytywistów miał dystans do religii, no bo to co ojciec mówił, ten darwinizm się pojawiał, te różne elementy, wielu polityków polskich, łącznie z Piłsudskim, to się wszystko musiało dotrzeć dopiero. Ale on poprzez to swoje doświadczenie życiowe patrzy, czym ten naród jest. Bez tego elementu kultury chrześcijańskiej nie będzie istniał, po prostu nie utrzyma się jako wspólnota. To są potężne rzeczy, które się pojawiają w tej myśli. Do dzisiaj wielu jakoś to powtarza czy krytykuje, nie rozumiejąc, ale wypruliśmy z całej przestrzeni polityki niepotyczną dobrą czy wartość, czy coś, na czym możemy wzorować dzisiejsze zachowanie. Bo niestety to nie jest tak, wielu mówi, a dzisiejszy nasz rząd, na przykład, czy kreując pewną politykę wschodnią, no nawiązuje do Dmowskiego, bo on chciał jednak jakiegoś porozumienia z Rosją. Zapomniano dodać, że Dmowski, mówiąc o porozumieniu z Rosją, mówił, bo trzeba rozbić Związek Niemiec i Rosji, że to jest grób Polski. Ta więź, porozumienie Berlina i Petersburga, czy Berlina i Moskwy, trzeba to rozbić poprzez taktyczny alians z Rosją, żeby, powiedzmy, wygrać wojnę z Prusami. Natomiast dzisiaj, kiedy jest to strategiczne porozumienie Berlina i Moskwy, to my zamiast to rozbijać, to przyzwalamy na to, a więc na to, co w myśli narodowej było jako zagrożenie. A więc to nie chodzi o to, żeby w sposób niemądry nawiązywać do tych wzorców lub się zasłaniać tymi wzorcami, tylko rozumieć, o co chodzi. Ale też, żeby nie upraszczać tego całego dorobku Romana Dmowskiego, który walczył na arenie międzynarodowej, szukając jak tylko mógł tego, aby Polska była niepodległa i aby z Polską liczono się na arenie międzynarodowej i że bez Polski nie da się rozwiązać ówcześnie kluczowych problemów, które napiętrzały się w Europie. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. To telefony dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, Polski Południowej. Widzowie i słuchacze spoza granic ojczyzny, prosimy, aby Państwo telefonowali pod następujące numery telefonów: 48 56 657 0013 bądź 657 0014 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 do Torunia. Moim zdaniem pozostały nam jeszcze dwa kluczowe, można powiedzieć, sztandarowe hasła. Pierwsze to moralność, a drugie to młodzież, ponieważ gdy na poziomie gimnazjum bodajże znajdował się Roman Dmowski, organizowali różnego rodzaju prelekcje, wykłady i już wtedy w jego umyśle pojawia się sprzeciw przeciwko tym wszystkim izmom, na przykładzie chociażby wystąpienia kolegi, który pochwalał wtedy socjalizm. On twardo mówi, że no nie, że to jestem temu przeciwny. I tutaj wywołując hasło młodzież, bo myślę moralność, to już wypowiedzi pana redaktora mogliśmy zauważyć. I dlaczego Roman Dmowski jest dobrym wzorcem dla ówczesnej młodzieży, która chce mienić się patriotami w tym rozumieniu miłości do ojczyzny? Dmowski był wybitnym pisarzem politycznym, co się rzadko zdarza aktywnym działaczom
politycznym, żeby osiągać również tutaj sukcesy. Był wybitnym pisarzem politycznym. Tworzył znaczące dzieła, niektóre tu wspominał pan profesor. Miał wielką pasję publicystyczną, bardzo wiele pisał. Podejmował próby literackie, no te możemy to z pewnym przymrużeniem oka potraktować, ale przede wszystkim też był człowiekiem bezpośredniego kontaktu. Właśnie z ludźmi kultury, z ludźmi nauki, z ludźmi edukacji i również z młodym pokoleniem. I jego aktywność, w pewnym sensie politycznie zblokowana w okresie Polski niepodległej, właśnie bardzo silnie w tym kierunku podążyła. I trzeba powiedzieć, że skutecznie. Trzeba powiedzieć o tym, że rzeczywiście wywarł olbrzymi wpływ na sposób myślenia tego pokolenia, pokolenia, które potem dało wspaniałe świadectwo w dobie II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Takim momentem, który był szczytowy dla, który jakby w symboliczny sposób wyrażał tą pracę wychowawczą, w której Dmowski uczestniczył oczywiście jako pewien lider w pewnych zagadnieniach. Te rzeczy prowadzone były bardzo szeroko, tak jak wspominał pan profesor, to nie były działania prowadzone na sposób wodzowski z wpatrzeniem się w jedną osobę, ale niewątpliwie jego błyskotliwość intelektualna, siła, z jaką przedstawiał swój punkt widzenia, sprawiał, że pociągał młodzież. Takim szczytowym punktem były śluby jasnogórskiej młodzieży w roku 1936, które właśnie w sposób symboliczny wyrażały to ten powrót młodego pokolenia do chrześcijaństwa. Po poszukiwaniach, błądzeniach pozytywizmu, po pewnych takich doświadczeniach, które przyszły z Zachodu, młodzież polska powraca do katolicyzmu. W tym symbolicznym wydarzeniu brał udział młody ksiądz Stefan Wyszyński oraz licealista Karol Wojtyła. I tenże Karol Wojtyła w roku 1986 zapytany, kiedy przypomniano mu to wydarzenie, tak powiedział, przyznał się, rzeczywiście tak było. A znowu prymas Wyszyński być może właśnie w swoim dziele Jasnogórskich Ślubów Narodu inspirował się również tamtym wydarzeniem. W ten sposób jakby przerzucony został symboliczny pomost pewnego myślenia o Polsce, pewnej troski o polskie dobro, które było tak wspaniałe i jakoś też uosabia się w osobie Romana Dmowskiego w okresie międzywojennym, na ten bardzo trudny czas, czas przejścia przez Morze Czerwone komunizmu, przez które przeprowadzili nas dwaj wybitni mężowie stanu, a jednocześnie wielcy ludzie Kościoła, właśnie kardynał Stefan Wyszyński i Jan Paweł II. Na chwileczkę to rozważanie o młodzieży przerwiemy. Mamy telefon, bardzo proszę. Halo. Bardzo proszę. Witam księdza prowadzącego i drogiego profesora Rybę. Słychać mnie, tak? Tak, dokładnie, pan profesor Mieczysław Ryba. Dla mnie z kim mamy przyjemność? Tu Kęsek z Opola. Pana profesora Ryby, dla mnie wywody to są tak obiektywne. Tak jak profesor Ryba wypowiada się w Radzie Maria, to nie ma takiego. Profesor normalnie mówi tak sprawę jasno, że panie profesorze, ja tego nie rozumiem. Skąd taka wielka nienawiść jest na Słowian, do Rosjan? Do tego nie mogę zrozumieć. I to, co profesor mówił o tym Śląsku, o tych kopalniach i w ogóle, no to jest tylko, tu jest nasza opcja. Ale komuś na tym widać mocno zależy, żeby to rozbić te nasze więzi. Na fałszywy topór. No panie profesorze, a pana profesora wywody, no to coś to jest właśnie, tu jest nasz kierunek. Halo, słychać mnie? Panie Henryku. Tu jest nasz kierunek, panie profesorze, to co pan profesor Drogi powiedział. Tylko właśnie dbanie o Pomorze, o Śląsk, a nie, że oni starają nas na tą fałszywy, że tylko o drugie stawką to jest dura, to wielka bzdura. Ja bardzo dziękuję i za profesora, dużo zdrowia, profesora Ryby, to jego wywody to są wspaniałe, to są polskie wywody, to jest polska myśl. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, pozdrawiamy panie Henryku. No myślę, że wywołany... Pan jest z Opola, tak? Znaczy tutaj myślę, że nie wiem, czy pan wie, że jesteśmy w trzech, więc jest i pan redaktor i pewnie te pochwały jakoś się dzielą. Natomiast jeśli idzie o kwestię opolszczyzny i w tej chwili co się dzieje na Dolnym Śląsku, proszę zauważyć, że my mając bardzo...
wchodząc w tą tak zwaną niepodległość pokomunistyczną i mając różne bolączki, różne elementy ciężkie do strawienia, mieliśmy ten element pozytywny, no nie jako dziedzictwo komunizmu, ale ja to powiedziałem, gdzie była pierwotna myśl zachodnia, bardzo dobre granice na zachodzie. I proszę zauważyć, że przez te 20 lat wiele z tych naszych rządów, łącznie czy w szczególności z tym naszym ostatnim, kompletnie zaniedbuje troskę o związanie tych ziem zachodnich z resztą kraju. Proszę zauważyć, że symbolicznym tego wyrazem jest ta koalicja, która powstała w województwie śląskim, tej ruchu Autonomii Śląska z Platformą Obywatelską, co generalnie może powodować ruchy separatystyczne w sytuacji, kiedy projektowane one są gdzieś w centrach brukselskich, a szczególnie berlińskich. To jest, nie chodzi tylko o to, czy się ktoś zgermanizuje od strony językowej czy kulturowej, ale nade wszystko mentalnie, ale nade wszystko gospodarczo, gdzie będą relacje i powiązania. Zupełna beztroska. Proszę zauważyć potężny dostęp do morza, który mamy w tej chwili, no bodaj nigdy taki w historii, chyba że za pierwszych Piastów, kiedy się tego morza aż tak nie wykorzystywało. I chyba nigdy tak nie wykorzystano. I odcięliśmy się od morza. W jakim sensie? Mając duży dostęp, odcięliśmy się od niego. Czyli w II Rzeczpospolitej, kiedy był bardzo wąski skrawek, Gdańsk praktycznie wolnym miastem, więc słaby dostęp, wybudowaliśmy Gdynię i dostęp do Gdyni i był to główny port bałtycki. W tej chwili, mając tak duży dostęp do morza, nie mamy swojej floty, nie mamy swoich stoczni, a i rybacy nie za bardzo mają co łowić, a jak ta rura, nie daj Boże, bałtycka pęknie, to i za bardzo na plażę nie będzie można jechać przy ewentualnej katastrofie ekologicznej. Nie ma kompletnie myślenia w tym duchu. Dlatego przywołanie takiej postaci, rozumiem, że pan, mieszkając na tych terenach, powiedzmy, Śląska, przywołanie tej postaci nie jest tylko po to, żebyśmy oddali, ale też cześć, powiedzmy, osobie, ale również, żebyśmy sięgnęli do tej myśli, bo zaniedbać to można. Proszę pamiętać, że myśmy w czasach pierwszej Rzeczpospolitej tę myśl zachodnią w pewnym momencie zaniedbali. Że się nie... Były takie okazje, żeby iść w Śląsk odzyskać, były takie okazje, żeby zlikwidować na przykład te Prusy książęce po kasacie zakonu krzyżackiego. Zaniedbania później owocowały pewnymi skutkami bardzo negatywnymi. I więc dzisiaj wołanie o myśl zachodnią, o myśl Dmowskiego, w tym jeśli mówimy o tych kwestiach śląskich i Pomorza, no jest też po to, żeby do opamiętania polityków. No pan Henryk jeszcze coś wspomniał o tym duchu słowiańskim, o tak, wspólnych korzeniach słowiańskich, a to jest też taki charakterystyczny rys. Tak, znaczy to jest charakterystyczny rys, on nawet miał w tych ruchach panslawistycznych uczestniczył. Przy czym pamiętajmy, że nie w tym znaczeniu, bo cywilizacyjnie Polacy są w cywilizacji łacińskiej, zachodniej, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę Rosjan, oni pod dużym wpływem jednak mongolskim występowali. Więc my tutaj na wschodzie mamy te swoje takie korzenie językowe i pewne takie, byśmy powiedzieli, tych korzeni słowiańskich, cały szereg jest elementów, natomiast mamy pewną misję, która tam powinna występować. A ta misyjność jest pokazywania i krzewienia cywilizacji łacińskiej, co się do dzisiaj jakoś dokonuje, szczególnie poprzez misję księży tam występujących i tak dalej, ale to też trzeba widzieć, że to tak też trzeba... I tak rozumieć ten element słowiański. Dokładnie. Udmowskiego. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, Cześć Telewizja Trwam. Andrzej z Sopotu. Ja serdecznie pozdrawiam pana profesora, pana redaktora i ojca. Dziękuję za ten temat. Jeżeli można, chciałbym kilka zdań dodać. Zacznijmy może od rzeczy, która jest tak praktycznie najbardziej istotna chyba w tej chwili, praktycznie, politycznie. Mianowicie my, bo tu jest mowa o realizmie, więc już nasza postawa Polaków, często bardzo inteligentnych, myślących i uczciwych, jest niesłychanie mało realistyczna. Otóż geniusz Dmowskiego polegał na tym, że patrzył on, nie mając jeszcze własnego państwa, realistycznie na Europę i na układ sił. Układ sił był taki, że rosły niesłychanie w potęgę cesarskie Niemcy. Prusy rosły potęgę. Istniała oś Berlin-Bagdad, sympatia do Turcji i zaniepokojenie Anglii i Francji rodzącą się wielką nierównowagą sił na kontynencie. I jego memoriały, jego opracowania, problemy Europy Środkowej, Wschodniej, Niemcy, Rosja, kwestia Polska, to były
te zagadnienia, które dyplomaci, politycy francuscy i angielscy otrzymywali na biurko gotowe do przeczytania. Ponieważ Dmowski był człowiekiem nauk ścisłych, bardzo logicznie myślącym i szeroko myślącym, czego nam dzisiaj niesłychanie brakuje, jego postulaty, jego obserwacje pozwoliły go zakwalifikować jako swego rodzaju outsidera, to znaczy leżącego z boku państw europejskich, ale wybitnego polityka. To mu otworzyło drzwi do Wersalu. I jeżeli dzisiaj my patrzymy na Europę, to patrzymy z pozycji wasala. I co gorsze, proszę ojca, proszę panów, to my w tej chwili, jak gdyby cały naród pogodził się z tym, że jesteśmy jak taka jakaś chwiejna roślinka, która ciągle musi szukać jakiejś podpory, żeby piąć się do góry i żyć. Albo Rosja, albo Niemcy, a Stany Zjednoczone jako alternatywa trochę dalsza. I z tego wynika niesłychane zahamowanie myśli Polski. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest taka. Mianowicie włożono wielki, ta sprawa była poruszona w studiu, ale chcę dodać jeszcze. Włożono wielki wysiłek, żeby z Dmowskiego zrobić ateistę. Wręcz prawie wroga Kościoła, człowieka niewierzącego. Była to, jest do tej pory wielka strata, ponieważ wielu kapłanów młodych, okresie seminaryjnym, którzy mogliby się zapoznać choćby ze wspaniałą pracą, rozprawą, która zresztą notorycznie jest gdzieś tępiona, gdzieś na bok odsuwana, Kościół Narod i Państwo Romana Dmowskiego. Ja mam przed sobą tę broszurkę wydaną w Chicago przez Instytut Romana Dmowskiego w 1985 roku. Do tej broszurki napisał nie kto inny przedmowę, ale Józef kardynał Glemps, prymas Polski. Bardzo serdeczne, krótkie kilka zdań. Nie będę czytał, żeby nie przedłużać, ale nie jest to w takim razie to, co powiedziałem, to nie jest wyłącznie mój pomysł, prawda? Skoro nasz prymas, doskonale zorientowany w sprawach międzynarodowych, mam go szczęście, jeszcze dziś żyje, on właśnie tę sprawę promował. I teraz tak, ja w pełni doceniam tutaj opinię pana redaktora odnośnie spostrzeżenia w niedokończonej pracy Dmowskiego Duch Europy znaczenia chrześcijaństwa dla ucywilizowania ludów pogańskich, ale pragnę dodać jedną rzecz, która jest też, uważam, absolutnie marginalizowana. Mianowicie to, że święty Paweł przeprowadził chrześcijaństwo do Rzymu, na tereny pogańskiej, ale personalistycznej cywilizacji rzymskiej, starożytnej, personalistycznej. I z chwilą, kiedy doszło poprzez Edy Konstantyna do uprawomocnienia, uprawnienia do życia publicznego chrześcijaństwa, chrześcijanie, młodzi chrześcijanie na urzędach rzymskich mieli przygotowane urządzenia personalistyczne. Przecież i korzenie rodziny, współczesnej rodziny chrześcijańskiej oparte są z jednej strony na Ewangelii, a z drugiej strony na słynnym trójprawie rzymskim. I proszę mi wierzyć, ja mówię to świadomie i uważam, że jest, no niecelowe, ale jest takie jakieś lekkomyślne lekceważenie dorobku starożytnego Rzymu cywilizacyjnego w porównaniu z Grecją. To jest jedna sprawa. Wreszcie to, co by było może najistotniejsze, to to, że nie sposób dzisiaj rozumieć Dmowskiego bez rozumienia koniecznego. Otóż ja, ilekroć zabieram głos, to stwierdzam, że to jest para dwóch wielkich Polaków, których każdy inny narodzie by się wynosił na piedestał, posyłało ich opracowania do szkół, do edukacji młodzieży, żeby to było upowszechnione. Dmowski jest genialnym praktykiem cywilizacji łacińskiej, a Felix Konieczny jest genialnym odkrywcą praw cywilizacyjnych w ogóle. I na przykład, kiedy tu była mowa o panslawizmie i o Rosji, to chciałem dodać jedną rzecz zasadniczą. Mianowicie, wprawdzie Rosja jest bizantyńska z słowami turańskimi, to pamiętajmy, że także Niemcy, Prusy, to jest zbizantynizowane społeczeństwo, gdzie Bawaria z jej katolicyzmem i resztkami cywilizacji łacińskiej jest absolutnie zmarginalizowana. I proszę mi wierzyć, nie wiem, czy państwo zgodzicie ze mną, ale patrząc zupełnie chłodno i naśladując Dmowskiego, to powiedzmy sobie jedną rzecz, że Rosja bizantyńska z jej wiernością, jednak sprawdzoną przez komunizm, jej wiernością prawosławiu, a Niemcy
zbizantynizowane, gdzie nie ma kościoła, bo tam się demokratycznie wybiera pastorów i władzę kościoła protestanckiego, to jest olbrzymia różnica. Prawosławie uznaje hierarchiczny kościół. Prawosławie praktycznie niewiele się od nas różni. I jeżeli teraz, drodzy państwo, weźmiecie pod uwagę, że odkrzyczano, odtrąbiono sukces nad komunizmem, to pamiętajmy, że za 150-milionową, powiedzmy, Rosją jest daleka Syberia, a za nim jest 1 300 000 000 Chińczyków jako członków społeczeństwa komunistycznego. I w interesie już nie tylko Polaków jako takich, ale w interesie trwania chrześcijaństwa i zbliżenia prawosławia do katolicyzmu, do religii katolickiej, jest bezwzględne szanowanie prawosławia rosyjskiego. I jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, o której może, przepraszam tak długo, ale koniecznie trzeba powiedzieć. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Rosja jest do tej pory pozbawiona własnej myśli narodowej. My mamy myśl narodową Romana Dmowskiego. Krótko to funkcjonowało, ale jednak zresztą pana jest to w duszach i osiągnięte zostało powrotem Polski na mapę Europy, uwieńczone. Natomiast Rosja jest poprzez dynastię germanofilskie od Katarzyny Wielkiej zgermanizowana od góry, a następnie 70 lat to były rządy cywilizacji żydowskiej, praktycznie rządy bolszewickie były rządami ludzi cywilizacji żydowskiej, po prostu Żydami z pochodzenia. Dzisiaj w Rosji trwa straszna walka, jest naturalna potrzeba wśród tych Słowian naszych wschodnich odnalezienia swojej tożsamości politycznej, państwowej i przy zachowaniu dużego szacunku dla prawosławia. Ja sądzę, że nikt z Polaków nic nie wymyśli w tej chwili mądrego, jeżeli ciągle jak wahadło między Moskwą, Nowym Jorkiem, Waszyngtonem a Berlinem oscylował, tylko trzeba się po prostu przyjrzeć to, do czego nas prowadzi wniosek jako, spadkobierców tysiącletniego katolickiego narodu polskiego. Jest, ponieważ jeszcze jest zdanie zamykające, ja proszę mi pozwolić dokończyć jedno zdanie. Jest ostatnie. Obawa przed państwem wyznaniowym, proszę ojca. To wielu Polaków tak uważa. Otóż pisze Dmowski w tej sprawie tak. Mamy w łonie naszego narodu niekatolików. Mamy ich wśród najbardziej świadomych, najbardziej spełniających obowiązki polskie członków narodu. Ci wszakże rozumieją, że Polska jest krajem katolickim i postępowanie swoje do tego stosują. Naród polski w znacznie ściślejszym, obejmującym świadomy swój obowiązku i swojej odpowiedzialności żywioły, nie odmawia członkom prawa do wierzenia w co innego niż wierzą katolicy, do praktykowania innej religii. I teraz uwaga, ale nie przyznaje im prawa do prowadzenia polityki niezgodnej z charakterem i potrzebami katolickiego narodu przeciwkatolickiej. Konieczny wyjaśnia, a ja dopowiem tutaj. Chodzi o to, że jesteśmy obowiązani za utrzymanie cywilizacji łacińskiej takiej, żeby tak jak Władysława IV śmieci króla, prawda, Tatarzy płakali po jego śmierci, bo to był dobry ojciec, chociaż tam były inne wiary. Ojcem i kierownikiem i siłami politycznymi kierującymi naszym państwem muszą być ludzie cywilizacji łacińskiej, a praktycznie są to rzymscy katolicy. Serdecznie dziękuję, przepraszam za tak długą wypowiedź. Dziękujemy panie Andrzeju za tę wypowiedź. No, była ona wielopłaszczyznowa. Nie sposób tych wszystkich wątków podjąć, ale tak samo jak nie w sposób równocześnie wspominać tak wielu jednak wybitnych Polaków, również tych mających zasługi dla myśli politycznej, myśli społecznej, takich jakimi byli zarówno Roman Dmowski, jak Felix Koneczny. No ale jak już mówimy, to musimy wspomnieć tego, który przywrócił ich do poważnego dyskursu intelektualnego w Polsce, a tym, który ich przywrócił, był ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec, który mocą swojego autorytetu jakby dopuścił do dyskusji właśnie te opinie skazane na dla potwierdzenia tego wszystkiego w przedmowie do książki Realizm Romana Dmowskiego z rokiem 2009. I przy powstaniu tej książki wymienione są właśnie te trzy postacie: Felix Koneczny, Roman Dmowski oraz ojciec Mieczysław
Albert Krąpiec. Takie są inspiracje portalu społeczno-politycznego Realitas.pl, na którym Państwo znajdą wszystkie te wątki, ale wróćmy do Dmowskiego, może w jednym zdaniu jeszcze, bo Pan tu przywołał, że jest zaniedbany ten korzeń rzymski naszej cywilizacji. No, musi być zaniedbany, skoro tak wygląda prawo, zarówno polskie, jak i europejskie. Jakże niewiele ono coraz mniej ma wspólnego z prawem rzymskim, kiedy ewidentne bezprawie czyni się treścią przepisów. Dmowski właśnie na tym jego geniusz polegał i może on się ujawnił bardziej właśnie w okresie już niepodległej Polski, że przywoływał prawy rozum w polityce, w dyskusjach Polaków. To, czego tak bardzo teraz brakuje. To, czego brakuje nam również w komunikacji medialnej. No, są takie wyjątki, jak rozmowy niedokończone, ale ten główny nurt dyskusji jest zupełnie inny. Po pierwsze jest dominacja tego nurtu lewicowo-liberalnego już na sposób posiadania mediów, ale też jest brak tego prawego rozumu w dyskursie politycznym w ten sposób, iż sama formuła komunikacji jest pozbawiona tej racjonalności pełnej. Owszem, jest rozum instrumentalny po stronie tych, którzy tworzą komunikat, którzy kreują to, co jest w mediach. Ten rozum instrumentalny kombinuje, jak osiągnąć bardzo konkretny, wymierny efekt społeczny w masach ludzkich i streszczamy to może często zbyt lekceważąco mówić, że jest to PR, prawda, PR. Okazuje się, że jest to bardzo dramatyczny proces dokonywany na całym narodzie. I drugi wymiar, instrumentem tego PR-owskiego sposobu prowadzenia dyskursu społecznego w Polsce są emocje. Emocje, które są w sposób perfidny wywoływane, konstruowane przez twórców przekazu medialnego i w sposób szczery, bardzo często przejmowane przez odbiorców tego przekazu. Dmowski jest tym, który przywołuje nas do tego, abyśmy byli realistami również w tym sensie, abyśmy posługiwali się przede wszystkim tym głównym narzędziem, jakie stwórca nam dał do namysłu nad wszystkimi zagadnieniami politycznymi również, czyli z rozumu, który jest jakoś prawy w swoim poszukiwaniu. Czyli nie można go oddzielić od zasad moralnych, o których pytaliśmy, od prawdy. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie, ponieważ już kolejna osoba oczekuje na połączenie razem z nami. Pan Andrzej wspomniał, że każdy duchowny powinien przeczytać Kościół, Naród, Państwo. Co powinien przeczytać młody człowiek, który chce zgromadzić w swojej biblioteczce myśli prawdziwego Polaka? Którą z pozycji powinien wybrać Romana Dmowskiego? Mnie się wydaje, że politykę polską i odbudowanie państwa. To jest taka praca wspomnieniowa po części, ale zarazem pokazująca meandry gry dyplomatycznej, jaką trzeba było odbyć, a zarazem zasady, którymi się Dmowski kierował. To jest taka sztandarowa rzecz, wielokrotnie wznawiana. Polityka polska i odbudowanie państwa polskiego. Jeśli ktoś chce po polsku politykować, na przykład interesuje się polityką, no to praktycznie bez tej lektury, gdzieś tam u początku swojej drogi, czy nawet w środku, to wszystko jedno. Nie sposób tego rozumieć. Nie sposób rozumieć, jakie gry się toczą i toczyły w Europie. To nie jest tak. Dla nas się zrobiło tak ahistorycznie. Nam wmówiono i powiedziano na płaszczyźnie społecznej, że wszystko jest grubą kreską odkreślone w sensie historycznym, że tu komuna upadła, mamy nowe Niemcy, nową Rosję, nic się nie dzieje takiego, mamy jedną wielką przyjaźń i to, co historyczne, to jest odgrzewanie stereotypów. Otóż nie jest tak. W myśleniu Dmowskiego mamy też ten realizm, o którym mówił pan redaktor, jest głęboko historyczny. To znaczy nic nie jest oderwane od historii. To wszystko jest dziedzictwem pokoleń. Naród też tak jest zdefiniowany. Nie w jednym pokoleniu. Jako ciąg pokoleń. Tych, które były, są i będą w relacji nieustannej. I tutaj też myślenie wtedy jest realne, bo się widzi ciągłość pewnych zdarzeń. Mało kto wie, a warto o tym przypomnieć, ja nawiązywałem do Konopczyńskiego. Konopczyński znał Dmowskiego, nawet był w obozie narodowym, jeden z największych historyków. Zresztą ten obóz nie był partyjny. To, co pisał Konopczyński w XVII-XVIII wieku. Partyjność tępa i zacietrzewiona ogarniała wszystkich. Natomiast Dmowski tworzył obóz Wielkiej Polski, a skupiali się koło niego wielcy ekonomiści typu Rybarski, Głumbiński, Grabski, jeden i drugi. Czy weźmiemy historyków tych znanych jak Sobieski, czy Konopczyński i wielu innych ludzi. A więc bardzo szeroki ruch, niepartyjniacko myślący. Czyli wąsko, tylko o swojej tam interesie jakiejś wąskiej grupy.
A więc myślenie historyczne w całym kontekście dziejów i realne w tym. Więc tutaj, jeśli ktoś się polityką zajmuje, przynajmniej to jedno dzieło powinien przeczytać: Polityka Polska i odbudowanie państwa. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. O, szczęść Boże, Zygmunt z okolic Chicago. Ja chciałem profesora zapytać, jak on sobie wyobrażał, to znaczy jak Dmowski sobie wyobrażał oparcie granic, Odrę i Nysę, co zamierzał zrobić z miejscową ludnością niemiecką, czy zastosować wariant stalinowski i po prostu ją wypędzić, czy po prostu zamierzał zastosować wariant banderowski i po prostu ją wyrżnąć, czy ewentualnie wariant taki, jak nam zarzucają Ukraińcy i Litwini, po prostu ją spolonizować i nakłonić do, spacyfikować i nakłonić do posłuszeństwa Polsce. Myślę, że granice przedwojenne to były najbardziej optymalne, jakie mogły być. I mimo tego było pełno konfliktów wojennych, całe dwudziestolecie wojenne to było jednym aktem agresji ukraińskiej, jak wiemy, cały czas były różne akcje sabotażu, zamachy i tak dalej, i tak dalej. Posiadanie tak olbrzymiej ilości Niemców, wiemy dobrze, że 70% Poznania, Bydgoszczy, to byli Niemcy, 85% Gdańska, dużo było na Pomorzu, jedynie małe ilości Polaków były na Opolszczyźnie i na Mazurach Południowych. Reszta terenów między przedwojenną granicą II Rzeczpospolitej a Odrą była prawie w 100% niemiecka. We Wrocławiu było mniej Polaków niż w Berlinie czy w Zagłębiu Rury. Nie bardzo sobie wyobrażam. Myśmy i tak mieli granice i konfliktów etnicznych, i które trwają do dzisiejszego dnia. Ja się urodziłem w Przemyślu i dokładnie wiem, że Ukraińcy nienawidzą Polaków i uważają, że Ukraina Zakarzońska musi być przyłączona do Ukrainy. Tak samo i tutaj, z każdej strony nas szarpią. I nie bardzo rozumiem. Tutaj etnicznie polskich terenów było bardzo niewiele. Kielecczyzna, może część Mazowsza, bo przecież nawet i do części Mazowsza Ukraińcy mają pretensje. Do południowej części tak samo, Łemkowie, powiedzmy tutaj u województwa krakowskiego, jeśli czy tam małopolskiego obecnego, nie? Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, panie Zygmuncie. Więc dwie są rzeczy, trzeba je rozróżnić. Jeśli bierzemy pod uwagę oparcie o Odrę i o Nysę, to było jako konsekwencja pewnego myślenia, ale to strategicznie jeszcze Jan Ludwik Popławski zdefiniował przed pierwszą wojną, ale to padło w czasie II wojny światowej, kiedy zbrodnie niemieckie były powszechnie znane, kiedy o przesiedleniach ludności niemieckiej się już zaczęło mówić na Kresach Zachodnich, ponieważ mieliśmy piątą kolumnę i odpowiedzialność narodu niemieckiego za zbrodnie hitlerowskie było, nie w sensie eksterminacji, ale w sensie właśnie tych również ruchów, które się później dokonały. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te ziemie zachodnie z czasów II Rzeczpospolitej, to struktura tak nie wyglądała, jak pan mówi, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład Śląsko-Polski i tak dalej, bo pamiętajmy, że ta ludność, owszem, była ludnością pogranicza i mówiąca językiem tym narzeczem śląskim, językiem polskim i wielokrotnie niemieckim. Natomiast tu chodziło o walkę, o wzbudzenie tej świadomości narodowej i rzeczywiście ona się dokonywała i ona się do tego stopnia dokonała, że mieliśmy 3 powstania śląskie. Natomiast jeśli bierzemy na przykład ludność niemiecką, która rzeczywiście dosyć licznie była chociażby w Wielkopolsce czy na Pomorzu, w dużym stopniu była napływowa poprzez celową politykę germanizacyjną. I nie na skutek jakichkolwiek akcji wysiedleńczych, jakichś prześladowań. Z chwilą powstania państwa polskiego całe masy Niemców wycofały się z tych terenów i wyjechały do swoich macierzystych miejsc. A więc to się nie dokonywało w taki sposób. Zgodziłbym się natomiast z panem, że zarządzać tym państwem w okresie międzywojennym było bardzo trudno ze względu na różnorodne mniejszości, które rzeczywiście dążyły w różnych kierunkach i również z tą mniejszością niemiecką, która była wykorzystana przez Hitlera w 1939 roku jako tak zwana
piąta kolumna. Natomiast rozróżnić trzeba dwie rzeczy. Te granice przedwojenne i granice na Odrze i Nysie, które były zdefiniowane już po wybuchu wojny, kiedy odpowiedzialność niemiecka za zbrodnie była potężna i te zbrodnie się po prostu dokonywały i agresja, którą dokonały Niemcy, no nie tylko na Polskę, ale na całą Europę, niosła za sobą tą potężną odpowiedzialność. Później w traktatach chociażby potsdamskich dookreślona w postaci przesunięcia granic i przesunięcia też ludności. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o realizmie polityki Romana Dmowskiego. Powoli zmierzamy do zakończenia naszego programu, chociaż pozostaje jeszcze kilka minut. To myślę, że warto tę część zakończyć konkretnymi wnioskami i podsumowaniami, abyśmy może w takich najważniejszych punktach umieli odpowiedzieć każdemu spotkanemu człowiekowi, który chciałby coś więcej wiedzieć na temat polityki Romana Dmowskiego, na temat jego wpływu na budowanie państwa polskiego, odzyskanie niepodległości. Takie rzeczy i jako formę podsumowania wymieniłby pan redaktor w ilu punktach, jakie by to były? No ja podniosłem wątki dwa zasadnicze. Pierwszy, iż Roman Dmowski cenił chrześcijańską kulturę Europy i się dobrze jej przysłużył. I ten wątek jest istotny ze względu na zakłamywanie tej kwestii, na pewną brutalną batalię, jaka się toczy wokół pamięci nie tylko Romana Dmowskiego, ale całego tego dziedzictwa ruchu narodowego, który próbuje się zupełnie przedefiniować w jakimś dyskursie medialnym na coś zupełnie innego niż on był. I druga kwestia to fakt, iż Dmowski przywoływał rozum, prawy rozum w dyskursie politycznym, w polityce. To był jakby zasadniczy postulat, to była właśnie kwintesencja tego realizmu. Nie tylko przywoływał, ale pokazywał, jak to czynić poprzez tworzenie obozu politycznego, poprzez działania dyplomatyczne, swoje zasługi dla niepodległości Polski, a w niepodległej Polsce poprzez pisarstwo i oddziaływania wychowawcze na cały naród, w szczególności na młode pokolenie. Pan profesor? Tutaj był przywoływany Feliks Koneczny, on mówił takie słowa: polityk prawdziwy politykuje zawsze, przez 365 dni w roku i po kilka godzin dziennie. To można dokładnie opisać tak postać Romana Dmowskiego. Z panem redaktorem sobie w kuluarach rozmawialiśmy o sposobie jego działania, że nie, u niego nie było aż nadto skrajnych emocji w jedną i w drugą stronę, że wybucha i jest entuzjastyczny i działa, a później jest w jakiejś głębokiej depresji. To było konsekwentne działanie. To konsekwentne działanie zaowocowało, i tak powinien pracować polityk, potężnym też ruchem społecznym, który razem ze swoimi przyjaciółmi potrafił animować. I to nie po to, żeby tylko zdobywać jakieś takie czy inne drobne sukcesy polityczne, PR-owskie, jak to się dzisiaj mówi, ale realne, poprzez zaangażowanie całych mas społecznych do życia narodowego, typu właśnie chłopi, typu te dzielnice zupełnie zapomniane przez długie lata, jak Śląsk. Przecież Wojciech Korfanty też przez pewien czas współpracował z Romanem Dmowskim, mimo tego, że był reprezentantem ruchu chadeckiego, a nie ściśle narodowego. Ale mimo wszystko te początki były wspólne. A więc wielki ruch i praca w postaci, metoda działania obrona czynna, a więc politykuje się szeroko na każdym piętrze życia społecznego. I druga rzecz, ten realizm w myśleniu takim międzynarodowym. Nie tylko w tym tutaj realnej, tej potężnej pracy, ale popatrzenie, gdzie my jesteśmy. Nie ten jest naszym wrogiem, kto macha szabelką, ale ten, kto jest nam w stanie realnie zagrozić. To panuje nad nami w wielu momentach. To jest w stanie, weźmy dzisiaj relacje Unii Europejskiej. Kto myśli o tym, jaką władzę ma nad nami Unia i na przykład Berlin? Mało kto. A weźmy skalę możliwości tutaj oddziaływania. Więc realnie tutaj popatrzeć i realnie jak gdyby pewne o interes Polski dbać. A żeby o niego dbać, to tą trzecią rzecz, którą bym wymienił. Jeśli kształtujemy polską politykę, tam gdzie ją kształtujemy, nikt nie ma dostępu. Obca ideologia, ani obce wpływy, ani obce pieniądze, ani nic. Tam kształtują je Polacy w dyskursie wewnętrznym. A na zewnątrz my możemy być przyjaciółmi wszystkich, którzy są z którymi nam po drodze. I z Chinami, i z Rosją, i z Niemcami, nieważne. Ale nie można odwrotnie, że my tam, gdzie kształtujemy politykę polską, zapytamy się Berlina, Moskwy się zapytamy, Pekinu się zapytamy, albo ktoś w ogóle nam ułoży tą politykę, a my ją tylko będziemy posłusznie wykonywać. To nic nie ma wspólnego z polityką narodową. To ma wspólnego z polityką.
polityką XVIII wieku. Rozmawiamy o realizmie polityki Romana Dmowskiego i mam nadzieję, że panowie to nie tylko zapatrzeni na karty historii, miłośnicy tych wydarzeń, tych tutaj wypowiedzi czy stanowisk opisywanych przez historyków nad Romanem Dmowskim jako sami będąc naukowcami, ale również zastanawiający się, co dzisiaj należałoby zrobić, aby nasza polityka była polityką polską. Gdy coraz więcej osób podkreśla, że mamy upadek naszej państwowości, naszej suwerenności poprzez, już niejednokrotnie tutaj wspomnieliśmy, chociażby morze, chociażby wojsko, chociażby Śląsk, chociażby inne sektory naszego życia. To jest jakaś przedziwna niechęć, nienawiść do własnego narodu, która się pojawia. Proszę zauważyć fascynację różnymi na przykład akcjami, czy takimi atakami historycznymi Jana Tomasza Grossa, jak bardzo media nasze liberalne starają się, przecież to są aspektowo tylko wyciągnięte i pokazane, wyolbrzymione rzeczy, które on gdzieś ciągle kreuje i uderza. Zastanawiałbym się, czy nasze liberalne media, czy... No właśnie, to jest dobre pytanie, natomiast chodzi o to, że gdzieś po prostu jest taki atak na to, co jest narodem, a u politykowaniu Romana Dmowskiego naród był podstawą, jego przeszłość i nawet mówił, to jest pierwotna wspólnota w stosunku do instytucji państwa, bo państwo jest tylko narzędziem, to jest mechanizm, a naród jest organizmem, więzią moralną, wielopokoleniową. Tym bardziej, że wtedy istniał naród, chociaż nie było państwowości. Dokładnie tak. I powiedzmy sobie szczerze, przetrwał przez 123 lata niewoli, a jeszcze patrząc niektóre części tego narodu, to i wcześniej, bo pierwszy rozbiór był 20 lat wcześniej. W związku z czym tu gdzieś jest pierwotny, wydaje się, przyczyna tego upadku polityki. Jest niechęć i nienawiść wręcz u niektórych do dziedzictwa narodowego. Być może u niektórych postkomunistów, którzy bazowali na innej utopii do niedawna, a teraz fascynują się. I później zaczynają się cały szereg różnych błędów. I zamiast realizmu jest ten PR, o którym pan redaktor mówił. I zamiast, powiedzmy, polityki narodowej mamy międzynarodową. I zamiast realizmu mamy naiwność. Do dziesiątego pokolenia naiwność. No jeszcze byśmy mogli coś dodać od edukacji, panie redaktorze? Nie, jeśli można. Jakby w pewnej kontrze dla tych podrzucanych nam lektur zachęcamy i nie tylko zachęcamy, nasza inicjatywa, nasz namysł nad realizmem Romana Dmowskiego, który się zmaterializował w postaci tej małej książeczki, jest też adresowany do młodzieży. Chcemy, aby biblioteki liceów ogólnokształcących wyższych szkół otrzymały tą książkę, dlatego jeśli telewidzowie zechcą się zapoznać, to sięgną po tą książkę, to właśnie wspomogą tą naszą inicjatywę. Ta książka trafi do tych bibliotek szkolnych, mam nadzieję, że nie tylko do bibliotek, ale do rąk młodzieży. Już w tej chwili przygotowujemy kolejną podobną inicjatywę poświęconą Janowi Ludwikowi Popławskiemu, którego nazwisko tutaj również padało. Także zachęcam, wszelkie informacje na temat tych inicjatyw znajdą Państwo na stronie www.realitas.pl. A naszą dzisiejszą rozmowę znajdą Państwo na stronach www.radiomaria.pl, www.tv-trwam.pl. Dziękuję Panom za przybycie do studia, dziękuję Państwu za udział w naszych rozmowach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica. Teraz i zawsze.